Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Szybkie info na starcie, generalnie myślę, że coś, czego się na pewno nie spodziewacie, ponieważ będzie live z czegoś innego niż Minecraft, z gry, myślę, że której po prostu nie spodziewacie się totalnie. Możecie tutaj jakieś przypuszczenia swoje dawać w komentarzu pod filmem, jestem ciekawa, czy ktokolwiek zgadnie, w co będziemy grać na live'ie. Także zapraszam wszystkich na grupę na Facebooku, w której właśnie tutaj podam dokładną godzinę, dokładny dzień właśnie tego live'a. Grupa oczywiście się nazywa Ziomale Raperki, więc wbijajcie, zapraszam was, żeby po prostu nie przegapić takiego live'a, który tutaj mam zamiar zrobić. Cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku. Witam wszystkich nowych widzów, którzy doszli tutaj na kanał. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej i oczywiście będziecie aktywni, tak jak moi kochani starsi widzowie. Jeżeli oczywiście się podobało, możecie tutaj zostawić fapence i jakiś ślad w komentarzu i może jakieś propozycje, co bym mogła nagrać w kolejnym odcinku. Macie jakiś pomysł, to możecie właśnie tutaj mi napisać pod tym filmem. A teraz zapraszam do oglądania. Dobra, moi drodzy, teraz pokażemy, co tu się pozmieniało, a generalnie jeszcze na wstępie, bo myślę, że większość osób na pewno wstęp ogląda, a do końca może nie wytrwawują. No, wiecie, o co chodzi. To generalnie wiadomo, liczba osób troszeczkę spadła na Skyblocku, tak? Ale to jest po prostu spowodowane tym, że jeden z większych serwerów, które tutaj EasyHC, tak, wystartował, no i wiadomo, że dużo osób tam też poszło, tak? Ale powiem wam tak, nie zarażajcie się tym, że jest tu mniej osób, ponieważ edycja na Skyblocku trwa dopiero miesiąc, a takie edycje tak naprawdę trwają po kilka miesięcy, więc nie zarażajcie się tym, że nie ma już 400 graczy, tylko na przykład jest tam jakoś 200, może trochę mniej niż 200, bo tak naprawdę, no, edycji nowej długo tak jeszcze nie będzie, więc w sumie skończycie granie i później wam nic nie zostanie, tylko czekanie kilka miesięcy jeszcze na nową edycję. Więc proszę tutaj wbijajcie, grajcie i po prostu cieszcie się zajebistą atmosferą i naprawdę super serwerkiem. I teraz tak, pokażę wam jeszcze, generalnie ja nie wiem, czy zauważycie, czy też nie, ale już powiększyłam o troszeczkę tych pasków, tą trzcinę, zostało mi jeszcze kilka pasków. Ogólnie tak, zobaczcie na tu na prawą stronę, ponad 1 000 000 dolców mam kasy. Poczekajcie, ukośnik money, tak? Tutaj macie 170 177 300 mam kasy, więc myślę, że jest progres. I tam Baltop, czekajcie, które miejsce w Baltop mam? Chyba piąte bodajże, z tego co wiem. O, czwarte miejsce w Baltop mam, 206 level wyspy. Generalnie cały weekend nie grałam, a mimo to, zobaczcie, tutaj idzie cały czas do przodu wszystko. Jak widzicie, tutaj cała ściana, generalnie tutaj będzie zarośnięte po prostu lianami, żeby to ładniej wyglądało. Tutaj trzeba jakieś coś ładnego jeszcze wsadzić i trzeba jeszcze będzie przy samym suficie oświetlić. Oczywiście te ściany są po to, żeby po prostu tutaj punkty powbijać, ale bardzo, bardzo długo to się naprawdę budowało. Można wpisać tutaj ukośnik top. Tutaj już, tutaj jest sama góra i zobaczcie, tutaj generalnie będzie mapa na event jakby, będę robić dla graczy event, mam nadzieję, że oczywiście administracja to potem zatwierdzi, tak? Tutaj będą jakieś, myślę, że parkury, jakieś labirynty, może jakiś oksik itp. I będzie po prostu taki główny tutaj spawnik na górze, gdzie gracze będą się pojawiać i myślę, że zrobimy to w 4 strony, po prostu takie przejścia jakby, nie? W 4 strony, 4 różne eventy będą tutaj organizowane i to będzie, myślę, że największa mapa na event, jaka w ogóle na serwerze aktualnie jest. Przynajmniej mam taki plan coś takiego zrobić. Ogólnie tak, będzie live jakoś w weekend, myślę. W ten weekend nie było, bo po prostu byłam na wyjeździe, nie miałam czasu. Będzie, i patrzcie się, mamy do rozdania już 4, 5, 6 spawnerów, 2 kilofy. Jeżeli oczywiście ktoś jeszcze chce tutaj coś swojego dołożyć, to może tutaj coś fajnego dołożyć. Można też pieniądze, jakieś moneje, nie wiem, tam jakieś kilofy, diamentowe itemy, diamentowe itp. I będę to rozlosowywać, tak? Tutaj mamy, czekajcie, to z drugiej strony jeszcze przelećmy tutaj. Generalnie aktualnie wyspa jest zablokowana i nie możecie na razie skorzystać ze sklepu, ze względu na to, że po prostu nie chce mi się na razie tych tutaj skrzynek wiecie, uzupełniać, nie? Bo po prostu sprzedaję, troszeczkę zarabiam w inny sposób i dlatego to tak ten. Tutaj dostałem jakieś flagi od psychofana. Tutaj mamy nick tego osobnika, nie? Tutaj macie spawnerki oczywiście, tylko że na razie wyspa zamknięta, tak jak mówiłam, no to na razie nie macie jak z tego korzystać. Generalnie co miałam pokazać? Aha, miałam pokazać, jeszcze tutaj mam coś takiego jak home cop. Zobaczcie, tutaj też całość jest otoczona, tutaj jest całość otoczona i to niżej też jest całe tak naprawdę otoczone i naprawdę strasznie dużo na to poszło bloków, strasznie dużo. Generalnie jak macie pomysły jeszcze, co bym mogła wybudować, to możecie pisać. Ogólnie
Na razie się skupiam bardziej na po prostu wbijaniu tych punktów i na zarabianiu i przygotowaniu tej mapy potem pod event, tak? Jak wbiję już, nie wiem, myślę, że 300 level wbiję i zacznę tak porządnie rozbudować, w sensie, żeby to wszystko ładniej wyglądało, nie? Będę rozbudowywać tą wyspę, bo generalnie tam to miasto jeszcze niestety, ale zobaczcie, tutaj zamykam, żeby po prostu tu nikt nie wchodził. Na razie są tylko zrobione 4 kolumny, ale myślę, że już to zajebiście, te same kolumny już fajnie wyglądają. Mam taki epicki pomysł na to, tylko że po prostu na razie chcę zrobić inne rzeczy i później właśnie się zajmę tą budową tutaj miasta starożytnego, takiego jakiegoś podziemnego, coś przypominającego Władcę Pierścieni. Miałam taki plan generalnie. I teraz tak, co tu jeszcze więcej? Czekajcie, teraz tak myślę, co tu powiedzieć. Generalnie była wielka drama w administracji i tak dalej, ale już wszystko zostało wyjaśnione i wszystko już wiadomo co i jak, więc myślę, że tematu ciągnąć tutaj nie trzeba. Co tu jeszcze więcej? Może zaczniemy budować to na samej górze, wiecie co? Może zaczniemy budować sobie tego spawna tutaj. To myślę, że nie będzie głupi pomysł, żeby to sobie zacząć tutaj jakoś tworzyć. Oczywiście to jeszcze tam... chcę zrobić po prostu całe ściany z jakiejś wełny czy coś. I myślę, że sam spawn, generalnie nie wiem, czy wyspę nie powiększę rozmiarów do 200 kratek, taki jest plan chyba. I tutaj myślę, że na wielkość do tej pierwszej tutaj jakby linii zrobimy ten respawn, może troszeczkę wcześniej, żeby gracze po prostu tu się pojawiali, tak? Więc myślę, że teraz zrobimy takie szybkie cięcie i po prostu potem przyspieszę materiał, tak? Żeby po prostu to szybciej wszystko wyglądało, żeby to nie trwało wieczność. Nigdy nie mówiłem ci, nigdy nie mówiłem ci. Wtedy skurwysyny chcieli konkurencji z nami. Chciała coś zapalić, a oczy zalane miała łzami. Też, oczy zalane tu miała łzami, dlatego robię pęgę. Nie wybierałem tej drogi, nałogi powiedzą kim jesteś. Dzisiaj ja robię to pięknie, znają mnie, odpal internet. Ona tam wchodzi codziennie na bombie, nie pyta nie o te pieniądze za koncert. Ej, dziś zagram koncert, znam pieniądze, które tu dadzą ci więcej niż jebane o Paryż jointem. Zakładam Paryż i spodnie, kupię szampany i troszkę tego co znamy tak dobrze, to czary, nie miłość na bombie. Pani różowe czasem mówiła, że mam za mocną tutaj głowę na nią. Za mocną tu głowę na nią. Ona to nie anioł, ona to nie anioł, ej. Ona to nie anioł, oni się z nami witają. Dzisiaj biegnę tylko za nią, ej. Ej, przychodzi mi znowu Snapchat, przychodzi znowu Instagram, nie obchodzi twoja banda. Szukasz lider w galaktyce, tego nie będzie i nigdy nie będzie inaczej. Złoto na szyi chcę mieć, a przy sobie królewne. Ej, nigdy nie mówiłem ci, nigdy nie mówiłem ci. Żyję, bo pamiętam sny, dzisiaj to nie tylko liczby. Dzisiaj to nie tylko liczby, robią mikstury i biją jak Jim Beam. Lecę do góry, bo chmury nie drinki, dziwki codziennie lecą na liczby, ej. Dlatego dla mnie nie liczby, ej, dlatego kurwa nie liczby, ej. Ona mówiła, że mam oczywisty styl, a piszę te listy, wysyłam w butelce. Ona dziś pije alkohol codziennie. Nigdy nie czułam miłości, dlatego dziś zaśpiewam refren. Ciągle mówiła, że palę legendę, a wszystko jej wchodzi tu dzisiaj tak pięknie. To dzisiaj za dużo na nią, ona to nie anioł, ona to nie anioł, ej. Ona to nie anioł, oni się z nami witają. Dzisiaj biegnę tylko za nią, ej, ej. Przychodzi mi znowu Snapchat, przychodzi znowu Instagram, nie obchodzi twoja banda. Czasem mówiła, że chciała mieć więcej niż ja, chciała tylko wygrać, ja nie wiedziałem dlaczego przyszła do mnie, akurat do mnie, ciągle rozpina spodnie. Ty nie kupisz tego tanio na noc, ona to nie anioł, ona to nie anioł, ej. Ona to nie anioł, oni się z nami witają, dzisiaj biegnę tylko za nią, ej, ej, ej. Przychodzi mi znowu Snapchat, przychodzi znowu Instagram, nie obchodzi twoja banda, nigdy mnie nie obchodziła. Ona się czuje na siłach i mówi, że trzyma, coś kurwa to trzyma, ej. Może tu kurwa trzymać ze mną, ej. Życie tu robi mnie legendą, ej. Życie robi mnie legendą. Ace AP Productions. Da.
Rok mi zleciał, nawet nie pamiętam kiedy już. A na CDK brałem coś w rodzaju kredytu. Pewnie dlatego tu nie chciałaś na mnie patrzeć, jak kupuję twoje ulubione bety, by ci jeden dać. Niebieskie Lucky Strike wystają ci z torebki, a dzisiaj sobie plujesz w twarz za odbite zaczepki. Widać chłopaki lubią, jak dupa ma w bani śmietnik, którego nie pojmują, brat potem bije o butelki. Podobno nie ma już tych wymarzonych dziewczyn. Albo jesteś aniołem, albo po prostu mi się śnisz. Dla każdej innej mogę być nikim konkretnym, a dla ciebie będę wszystkim, jak zostaniesz moją lady. Chcesz chodzić w moich bluzach, nie patrząc na metki, bądź goryczką. Dobra, moi kochani, generalnie to dokończę sobie poza odcinkiem, zobaczycie to na pewno w następnym oraz zobaczycie, myślę, że jakiś jeden z lepszych pomysłów z tych osób, które cokolwiek zaproponują, to po prostu zobaczycie pomysł tutaj jakiegoś widza w następnym odcinku, co mogę tutaj zrobić. Także jeżeli się oczywiście podobało, to możecie zostawić fapencję i oczywiście coś w komentarzu, aby powiększyć po prostu zasięg materiału. Trzymajcie się, cześć! Spotykam co dzień wiele was.